Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku ze Złomobrania. Jak widzicie, wszystko leży, co zbieram, na razie na bok odłożone. Nie ma czasu, żeby się tym zająć. Słyszycie pociąg w tle? Znowu jedzie. Nieważne, niech sobie jedzie, każdy musi coś robić. Przechodząc do tego, co tu leży, z pewnością ogarnę to sobie w sobotę albo w niedzielę. Nie wiem jeszcze w którą, ale z pewnością to sobie ogarnę, bo potrzebuję znowu troszkę miejsca. Ważne, że się zbiera. Wszystko stoi jak stało, nie zmienia miejsca, lampy, tablice, zawiasy, wszystko leży jak leżało. Dzisiejsze zdobycze są tutaj. Może nie nic nadzwyczajnego, ale mamy troszkę fajnej elektroniki. Będzie aluminium, płytki. Jak ja już kiedyś wspominałem, mam na to stałego odbiorcę. Także powiedzmy, że dwie płytki pokrywają mi koszt całego zakupu wszystkiego. Także reszta fantów, które są tu w środku, dadzą mi czysty zarobek. Nie ma tu nic nadzwyczajnego. Takie gadżeciki, jak ja to mówię, na twój targ, kilku dla stałych odbiorców. Tu mamy, co my mamy, ramy, jakieś karty rozszerzeń, sztuki, tu będą kolejne ramy, to wszystko, ramy idą oddzielnie, płyty idą oddzielnie, aluminium zabieram sobie, procesory idą oddzielnie, te są fajne, bo są nieco droższe, mają chipa BGA, ta jest jeszcze lepsza, na pewno ma raz, na pewno ma dwa ładne BGA, nie wiem, czy tu będzie trzeci. Wydaje mi się, że będzie trzeci, że jak będzie miał trzy chipy BGA, to jest ta z tych najdroższych. To też są chipy BGA, tylko że nieco inna postać, inaczej wyglądają. Ta jest bardzo ciekawa. Ta może mieć też dwa. Nie wiem jeszcze, co jest pod nim. Być może tak. To sobie zobaczę. Aluminium, jak mówiłem, zabieram. Mamy karty, ramy. Ramy to są najdroższe, wiadomo. Ta płyta ponoć jest bardzo dobra pod względem możliwości jej rozbudowania z racji na te Q. Nie wiem, o co tu chodzi. Kiedyś dostałem taką informację, że zwrócić na to uwagę. Ja niestety ją potraktuję po swojemu. Wyciągam aluminium, zabieram, reszta idzie do mojego odbiorcy. To by była część z elektroniki. Tu trochę tego fajansu, jak ja to mówię, ale to są bardzo fajne gadżetiki. Także mówię, dwie płyty pokrywają mi koszt zakupu, także to, co mam w środku, to jest już dla mnie czysty zarobek. Takie garnuszki zabiera ode mnie jedna pani, także będzie na pewno zadowolona. Kłódeczki też się fajnie sprzedają na targach, poza tym przez swoje lata doświadczenia po prostu wiem, że warto je zabierać, dlatego zabieram. Będą dwie tabliczki fajne, jak uda mi się je wyciągnąć. Może fajne, no takie gadżeciarskie. Zastępcy dyrektora. Tu grawerowane na stali nierdzewnej. Fajny gadżecik sobie na drzwi. Zresztą zastępcy. To nie musi być dyrektor. To jest drukowana. Te gadżeciki na targ staroci. Także opieramy sobie. To są fajne rzeczy. Tutaj zaraz pokażę. Stare polskie lampy. Jupiter. Tak, Jupiter. Brak tylko szklanego klosza, ale to nie ma większego znaczenia. Też fajny klucz do świec, do starych motorów. Taki klucz, mogę wam powiedzieć, że to jest 10-15 zł. Tak to wygląda u mnie. Lampy mam dwie. Jest Jupiter drugi, czerwona i zielona. Tutaj brak jeszcze końcówki na knot, ale to też, one też mają służyć jako element dekoracyjny. W takim stanie też są bardzo fajne.
coś jeszcze fajnego mam. Zaraz wam pokażę. Maszynkę do tarcia owoców, do robienia soczków, do oczyszczenia gadżecik na targ, jak znalazł, wysypię, będzie łatwiej. Kluczyki miałem w samochodzie, to je sobie po prostu wrzuciłem do reklamówki, jak zabierałem. One nie są ze złomowiska. Niestety nie opłaca się, jak wspominałem, kiedyś musiałem wykupić. Po prostu je zabrałem z samochodu. Ale nieważne, dobra. Mam przełącznik od Frani. To może być w środku. Na pewno mosiąc. Może jakieś serwerko, ale to na nic wielkiego nie liczę. Po prostu go zabrałem z ciekawości, żeby sobie któregoś razu otworzyć razem z wami, zobaczyć co jest w środku. No, fajny szpikulec do skóry, do szycia, do przebijania. Cyrkiel, cyrkę zawsze je zabieram. Dzwoneczek cynowy, niestety nie dzwoni, bo jest cyny, bardziej jako element dekoracyjny. Starą rolkę też zabrałem, bo jest stara po prostu. No i bardzo fajny klucz. Takie klucze były dedykowane do maszyn rolniczych. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ale one bardzo fajnie wyglądają po wyczyszczeniu jako element dekoracyjny w garażu, w warsztacie. Były takie też dedykowane do pojazdów pancernych, do czołgów, ale bo są sygnatury. Ja wiem, o co chodzi, tam kto się orientuje w temacie, też będzie wiedział, o co chodzi. Takie kwiatki też zabieram. Też można je sprzedać. Także tak się prezentują dzisiejsze fanty. Dzień na plus. Jak zawsze. Rozbiórki dzisiaj raczej jak żadnej nie zrobię. Niestety czas, jak ja to mówię, czas jest dla mnie straszny. Zawsze go brakuje. Tu staram się poświęcić chociaż te 10-15 minut, żeby z wami porozmawiać, pokazać wam, co uda mi się wytargać, ewentualnie coś rozebrać. Tam w wolnych chwilach jakieś tam na chwilkę sobie wyskoczę, jak zapalić, to przy okazji coś sobie tam dłubnę, rozbiorę. Ale nie zawsze tego czasu, jak ja mówię, starcza na wszystko. Ale już teraz dni mamy coraz dłuższe. Czekam tylko na ranki, żeby rano było widno, żeby można było wstać sobie o 4:00. Jak ja to latem zazwyczaj robię, oporządzić trochę na podwórku, trochę tutaj do roboty, później złom. O Jezus Maria, nie będę wam dupy truł, co ja robię. Jeśli podobała się taka wersja odcinka, łapka w górę, subskrypcja mile widziana i do następnego. Trzymajcie się, hej!